Dwa miesiące temu kończyliśmy trudny sezon dla jednych i drugich. Jedni bronili się przed spadkiem, drugim nie udało się awansować do europejskich pucharów. Ale dzisiaj zaczynamy wszystko od zera. Inaugurujemy nowy sezon Ekstraklasy prosto ze słonecznej Gdyni. Ze Stadionu Miejskiego wita Was Robert Bąkowski. Nowy portal, nowe wyzwania, nowa formuła, ale te same wielkie sportowe emocje. Czas rozpocząć nowy sezon. Czas na mecz Arki Gdynia z Jagiellonią Białystok. Jesteśmy dzisiaj z Mitrowiczem w środku pola. Dlaczego? No Iwan Runie, ostoja defensywy Jagiellonii Białystok z ostatnich dwóch, trzech sezonów. No kontuzjowany, ale teraz za chwilę o tym, bo Jesus Imas, prawą stroną się przedziela, już jest w polu karnym, Jesus Imas, mięciutko Imas, gol! 1-0! Bartosz Mida! Młodzieżowiec Jagiellonii strzela bramkę! Jagiellonia w 6 minucie prowadzi z Arką Gdynia 1-0! Fantastycznie Jesus Imas uciekł za plecy Adama Marciniaka, kapitana Arki Gdynia. Kapitan Arki Gdynia no, źle się zachował. Wybiegł Imas, zagrał do wbiegającego na 7-8 metr Bartka Bidy i ten młodzieżowiec no, strzela pierwszego gola w Ekstraklasie, ależ wejście ma Bartek. Na pewno trener Mamrot zadowolony, no zadowolony w takim czarnym dresiku z czerwonymi rękawkami, bije brawo. Zerkam teraz na statystyki tego, jak padały bramki, jak Arka Gdynia traciła bramki w poprzednim sezonie. No i jeśli chodzi o te pierwsze 15 minut, to Arka Gdynia straciła tylko dwie bramki w poprzednim sezonie. Tylko dwie bramki. Najwięcej padało w tym przedziale 16-30. No i oczywiście w drugiej połowie jeszcze. Za chwilę o tym, bo Jesus Imas, dobry krila i 2-0. Ja tutaj skupiłem się na statystykach, a Jagiellonia Białystok strzeliła bramkę. Piłka do Tomasa Prychlila. Ten osamotniony, do osamotnionego także Jesusa Imaza. A Jesus Imas prawą stroną, w prawą stronę bramki Pawła Steinborsa i 2-0. No i będzie stały fragment gry, Michał Nalepa. Prawa strona bramki Węglarza. Węglarz strącił futbolówkę, niebezpiecznie. Trzeba uważać. Próba z dystansu, poprzeczka! Poprzeczka ratuje Jagiellonii Białystok, strzelał grający z numerem 18 Kamil Antonik. Ach, teraz ta Arka pewnie poczuła wiatr w żagle. Dośrodkowanie Jana Jankowskiego, ale Damian Węglarz łapie. Przykryl, wbija tę piłkę i obija obrońcę z Gdyni. Będzie rzut rożny. No jednak Poltanowicz, a nie Gilerma, będzie egzekwował ten stały fragment gry. A więc Marko, pierwszy stały fragment gry w tym meczu. Piłkarze Jagiellonii ustawieni na 13 metrze. Poltanowicz, mocno dobita piłka. I co? 3-0! Taras Romańczuk! Piłka po rykoszecie trafia na głowę Tarasa Romańczuka. Ten z 11 metra tak przelobował, można powiedzieć, Pawła Steinborsa. 3-0. Pospisz do Wójcickiego. Wójcicki, ostatnia szansa dla Jagiellonii na podwyższenie wyniku na 4-0. Jeszcze pospisz. Fałszem odgrywa do obrońców Arki Gdynia. I 4 sekundy do końca meczu. Jeszcze akcja Arki na bramkę honorową. Mitrowicz to dzisiaj pan profesor. I koniec meczu. 3-0. Jagiellonia Białystok pokonuje Arkę Gdynia w meczu inauguracyjnym sezonu 2019-2020. Bardzo przyjemny mecz w Gdyni. Ciepło, słonecznie, dobry wynik, dobra gra. Jagiellonia, powtórzę, jeszcze raz wygrywa z Arką Gdynia na wyjeździe 3-0. Dziękuję. Robert Bońkowski. Do usłyszenia. Słyszymy się w następnym spotkaniu.